Różne jest podejście do grania. Jedni lubią sobie porzucać, porzucać kostkami, inni lubią sandboxa. My znowu mamy takie podejście do gry, że strasznie lubimy fabuły. Tak jak w książkach, filmach czy innych tekstach kultury. I nasze pomysły teraz, i nasze propozycje, które wam tutaj przedstawię, odnoszą się właśnie do, do takiego grania. Do takiego grania, w którym zarówno mistrz gry, jak i gracze chcą stworzyć wspólnie ciekawą i spójną historię. Sesja RPG to taki bardzo specyficzny tekst kultury. Tekst kultury, czyli utwór, który został stworzony przez kulturę. Czyli książki, filmy, yy, muzyka, performansy, czy chociażby gry. Tworząc przygodę jako mistrz gry lub uczestnicząc w niej jako gracz, staramy się, aby właśnie nasze, nasze sesje przypominały, przypominały właśnie takie teksty kultury. Żeby były jak dobra książka, dobry film, fajna sztuka teatralna. Okej. Okay. A teraz w takim razie zapytacie się, jakie są cechy charakterystyczne takiej dobrej historii. Otóż, już Wam mówię. Po pierwsze, właściwą konstrukcję, czyli wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Po drugie, ciekawi i niebanalni bohaterowie, tacy, którzy są mocno zahaczeni w świecie przedstawionym. I ważne jest też to, ażeby dokonywała się w tych bohaterach zmiana. Fajnie, żeby jego decyzje powodowały to, że w historii stworzył się jego, jego łuk fabularny. Ponieważ tak naprawdę bohater, który nie zmienia się, w trakcie historii jest trochę nudny. Po trzecie, łączące się wątki, bardzo ciekawy bieg akcji, który będzie ekscytujący, oraz, oraz mocne, ciekawe zakończenie, które tak naprawdę po, pod koniec pozwoli nam zatrzymać się na chwilę i da nam trochę do myślenia. Po czwarte, wiarygodność. Bardzo ważnym jest, ażeby historia, która jest tworzona, była, była spójna i konsekwentna, żeby miała swoją przyczynę oraz skutek. I nawet nie chodzi o to, żeby ona była rzeczywista ponieważ rzeczywistość płata różne figle. Właśnie chodzi o to, żeby ona była wiarygodna. I oczywiście w zależności od konwencji ta wiarygodność będzie trochę inaczej postrzegana. Małe detale będą ważne w powieściach detektywistycznych albo w y, filmach w stylu thriller, a inaczej będzie to postrzegane w filmach akcji, czy też w jakichś opowieściach, y, opowieściach awanturniczych. No dobra, ale co odróżnia RPG od innych tekstów kultury? Wydaje się nam, że jest to ta nieskończona historia, to, że zawsze możemy tworzyć coś zupełnie nowego i że fabuła płynie nam zupełnie tak, jak my chcemy, według naszej improwizacji. To my decydujemy o tym, jak ta historia, którą tworzymy, się potoczy. My mamy wpływ na całą fabułę od samego początku do końca. My możemy ją zmieniać, twórczo improwizować i powodować, że ta historia płynie tak, jak my byśmy chcieli. Próbowaliście kiedyś wyprowadzić ten sam scenariusz kilka razy? Czy zdarzyło się wam, żeby sesja na podstawie tego scenariusza wyszła tak samo? Nie wiem jak wam, ale mi nigdy. Sesja RPG ma taką otwartą konstrukcję. I to mistrzowie gry oraz gracze na nią wpływają. Powiedziałbym nawet więcej, że to w zasadzie od graczy zależy to jak się ona potoczy to oni podejmują właściwe, właściwe i w zasadzie kluczowe decyzje, to oni decydują o zakończeniu, to oni prowadzą całą, całą historię do końca. My jako mistrzowie gry zapewniamy i zapełniamy im świat tak, ażeby był jak najbardziej wiarygodny, żeby dawał im możliwości do rozwijania fabuły i tworzenia biegu historii tak, ażeby doszło do jakiegoś ciekawego zakończenia. Wiąże się z tym oczywiście nieodzowny element sesji, czyli taka twórcza improwizacja. A więc jeśli gracze znajdą inne rozwiązania na sytuację w sesji, które jako MG im wymyśliłem, to ja w takim razie dostosowuję się do nich i konsekwentnie realizuję konsekwencje ich decyzji. I wtedy stworzy się na pewno lepsza historia, bo nie oszukujmy się, ale co kilka głów, to nie jedna. Natomiast twórcza improwizacja dotyczy przede wszystkim graczy. Przecież wielu mówi, że RPG to taka. Improwizacja teatralna, tylko że wyobraźni. Jako gracze cały czas improwizujemy, mając na uwadze konstrukt, jakim jest nasz bohater. I o tym może powiem trochę więcej za chwilę. Synergia na sesji. I teraz ta y, otwarta konstrukcja oraz, y, oraz wynikająca z niej twórcza improwizacja wpływają na to, że my, wszyscy grający, zarówno niż gry, jak i gracze, y, musimy być na siebie otwarci i wszyscy razem dążyć do tego, żeby stworzyć fajną, ciekawą i dobrą sesję. Jeżeli każdy z nas się będzie starał, jeżeli będzie widział, że, że od niego, zarówno Mistrz Gry, jak i gracza zależy yy, jakość tej sesji, to w, wtedy wszyscy inni gracze, widząc jego starania, również będą się jeszcze bardziej starać i, i powodować, żeby ta sesja była jak najlepsza. I pojawia się wtedy to zjawisko synergii. Wszyscy razem się staramy i wychodzą z tego coraz fajniejsze efekty. I zaczyna działać to takie magiczne porozumienie gra graczy i mistrza Gry między sobą. Mamy wtedy wrażenie, że sesja staje się coraz lepsza. I mamy to. Możemy wtedy powiedzieć o sesji, że naprawdę spoko siadła. I teraz przechodzimy do najważniejszej postawy, którą my wszyscy jako Lance Magabre, mamy wspólną i którą stawiamy na pierwszym planie. A więc wszyscy grający są odpowiedzialni za, za sesję. Zarówno niż gry, jak i gracze. Skoro wszyscy na sesji zero, o której wcześniej mówił Z, yy, umówiliśmy się, w jaką będziemy grać przygodę, nie jako, jaką konwencję wybraliśmy, jaki system, jaki świat, jakie wątki będziemy poruszać, to w tym momencie my wszyscy wiemy, za co jesteśmy od odpowiedzialni. I musimy oczywiście wziąć wszyscy odpowiedzialność za tą, za tą sesję, za to, jak ona wyszła. Jeżeli coś nie wyszło, to to nie jest wina mistrza gry, to nie jest wina graczy, bo coś zrypali. Nie, nie, nie. To chodzi o to, że wszyscy razem gdzieś nie do końca się przygotowaliśmy, gdzieś nie, nie do końca się może dogadaliśmy. I warto wtedy sobie pomyśleć, co wyszło nie tak i co możemy zrobić, żeby to naprawić. Dla nas więc, jak pewnie widzicie, nie ma różnicy pomiędzy mistrzem gry a graczami. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tą sesję i za opowiadaną wspólnie historię, bo ta historia jest dla nas najważniejsza. I wszyscy staramy się zrobić tak, żeby ją opowiedzieć jak najfajniej. I teraz może powiem o takich dwóch e, antyprzykładach. Po pierwsze od strony mistrza gry. Ja bardzo nie lubię, kiedy mistrz gry bierze, przychodzi na sesję i mówi proszę bardzo, oto mój masterpiece, to będzie moja przygoda, a Wy zróbcie coś z tym. I jeżeli gdzieś jako gracze nie pójdziemy za jego wątkiem, to będzie mówił no cóż, nie skumajcie mojej intencji, albo jeszcze gorzej, jesteście głupi, więc nie zrozumieliście mojej sesji. W drugą stronę również, jako MG, nie przepadam za sytuacją, kiedy przychodzi do mnie gracz z założonymi rękami mówi, mistrzu prowadź mnie, zaskocz mnie. To też nie, nie jest sytuacja, która i dla mnie jest komfortowa i nie spowoduje jakiejś bardzo wybitej sesji. To tak nie działa, moim zdaniem. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za sesję i to my wszyscy jak najbardziej wchodzimy w wątki, rozkręcamy całą sesję i my staramy się doprowadzić ją do maksymalnego poziomu miedności. I teraz, skoro już wiemy, co chcemy, czego oczekujemy od sesji i zaczynamy grać tą sesję, to w tym momencie wszyscy razem prowadzimy do tego, ażeby jak najlepiej się ona rozwijała. Mówię my i w tym momencie mówię o mnie, mistrzu gry oraz innych graczach, którzy grają swoimi, swoimi bohaterami. Oni również jako gracze powinni wyciągać te wątki innych swoich towarzyszy i prowadzić tak, żeby wychodziły z tego jak najfajniejsze sceny. I teraz dam może przykład. Ostatnio graliśmy wszyscy razem w sesję gry o tron, w której gracze grali frejami zaraz przed czerwonym weselem. Cała historia opowiada o tym, że Grupa, grupa Frejów jedzie do Lannisterów na, po to, ażeby zaręczyć córkę Frejów, jedną z graczek, właśnie z jednym z Lannisterów. I teraz w międzyczasie gracze docierają do, yy, do zamku jednego z możnowładców, którego syn jest absolutnie zakochany właśnie w tej narzeczonej. Postacie graczy, a więc również gracze, wiedzą dobrze, że powinni jej trzymać, trzymać się jej blisko, ażeby nie zrobiła żadnej głupoty. Ale oczywiście gracze dobrze by pomyśleli, że fajnie jest zrobić trochę miejsce na tą scenę. Scenę uwiedzenia tego chłopaka i doprowadzenia do różnych konsekwencji, które potem oczywiście w dalszej przyszłości spowodowały bardzo wiele naprawdę fajnych scen. I teraz, będąc świadomy, że mistrz Gry przygotował dla mnie sesję, staram się szukać związków w mojej postaci z przygodą w prezentowanym przez Mistrza Gry w świecie. Szukam wątków, które pomogą mi wkręcić się w tą sesję, i staram się pomagać mistrzowi Gry. Ze wszystkich sił. Jak to robię? Jest kilka punktów, o których warto, warto pamiętać. Po pierwsze, tworząc postać i ją odgrywając, staram się stworzyć postać tak, ażeby miała jak najwięcej zahaczek fabularnych, oraz potem y, prowadzę ją tak, ażeby historia jak najlepiej się spinała. Po drugie, staram się robić też tak, ażeby historia, o którą opowiadamy, była nie tylko historią mojej postaci, ale również in postaci innych graczy. Ażeby ich wątki były równie ważne, co mojej. Trzecia rzecz to jest spotlight, czyli uwaga na sesji, uwaga skupiona na którejś postaci. Po pierwsze, patrzę się, czy moja postać, ja odgrywając, nie zabiera zbyt dużo czasu w przygodzie, a po drugie, patrzę się też na innego gracza. Czy przypadkiem on nie ma za mało do zrobienia, albo czy nie odstaje troszkę od drużyny, nie jest trochę za bardzo z boku. W tym momencie staram się również jako gracz i jako postać głównie, pomóc mu również wejść w tą historię. Po czwarte, we właściwej proporcji staram się robić dodatkowe sceny, które mogą zaskoczyć innych graczy oraz oczywiście mistrza gry. Patrzę się na to, czy jest na to czas i czy jest na to miejsce oraz prowadzę wątki, które być może inni nie oczekiwali, że się pojawią, ale przez to, co zrobię, jeszcze bardziej podkręcę historię, którą op opowiadamy. Ostatnią rzeczą, o której warto tutaj powiedzieć, jest również... Pewna obserwacja całej sesji z poziomu meta, czyli niejako nie będąc w przygodzie, będąc w samej rozgrywce i świecie, w którym właśnie gramy, ale właśnie być troszkę na zewnątrz, patrzeć się nie jako, nie jako postać, ale trochę jako widz. Obserwować tą sesję z boku i patrzeć się, czy ona idzie w dobrym kierunku i myśleć przy okazji, co mogę zrobić jako postać już w świecie gry, żeby tą sesję fajnie dokręcić. I co ważne, co będzie prowadziło do kolejnego punktu, patrzeć się, jak robić, żeby ta sesja była wiarygodna. Mówiliśmy o tym wcześniej, a teraz tej wiarygodności poświęcę jeszcze chwilkę. I teraz wiarygodność, czyli tak w zasadzie poczucie wiarygodności na sesji, poczucie wiarygodności zdarzeń, spotkań, scen. Nie powinniśmy tego mylić z poczuciem realności, bo to są dwie slightly different, ale jednak dość różne rzeczy. Chodzi mi o to, ażeby. Mieć poczucie, że dzieją się rzeczy z jakiejś przyczyny, że jest przyczyna i skutek, że są pewne logiczne ciągi pomiędzy poszczególnymi scenami, pomiędzy poszczególnymi wyborami yy, graczy. Jest to oczywiście różne w zależności od konwencji, w której, yy, w której gramy sesję, yy, bo inaczej to będzie wyglądało w horrorze, inaczej w sesji awanturniczej, a inaczej w jakimś melodramacie, ale warto jest o tym cały czas pamiętać. I teraz na przykład. Jeżeli moi gracze w centrum miasta, postanowią, że ich postacie zaczną strzelać do siebie czy do innych BN-ów, wiadomo, że zaraz będą mieli na karku miejską policję. I oczywiście, w zależności od konwencji, będzie to inaczej wyglądało. W jakiejś realistycznej y, sesji policja ich szybko złapie, dorwie, włoży do aresztu i będą mieli y, problem. W przypadku takiej konwencji awanturniczej, czy może właśnie takiego, takiego, takiej sesji filmowej, gracze oczywiście wsiądą, wsiądą do samochodów, zaczną uciekać pomiędzy uliczkami i koniec końców gdzieś się zdążą ukryć przed policją. Ale i tak ta policja będzie ich gonić, ponieważ zrobili coś, co powinno być, mieć jakieś konsekwencje w świecie. I naszym zdaniem to właśnie to poczucie wiarygodności sprawia, że o wiele fajniej się wciągamy w przygodę że jest to takie poczucie imersji, którą y, mamy. To nie odgrywanie postaci, to właśnie to poczucie, że fabuła jest logiczną całością powoduje, że my fajnie się wciągamy w sesję. Tak samo wiarygodne, logiczne reakcje BN-ów na, y, na działania naszych graczy powodują, że jesteśmy w stanie lepiej poczuć tą fabułę i lepiej ją, lepiej ją y, poczuć i wejść głębiej w sesję. I to już by było na tyle. Jak widzicie, przekazałem Wam y, podstawowe Założenia, które my stosujemy grając w arpeggii. Dla nas, jak widzicie, ważne jest to, ażeby tworzyć fajne fabuły, ciekawe emocjonalnie, gdzieś wątki, które się razem fajnie spinają i tworzyć wspólnie razem opowieść, ponieważ opowieść ta zależy od wszystkich nas, wszystkich grających, zarówno mistrza gry, jak i gracze, graczy, i ona zależy w równym stopniu od wszystkich nas grających.